gwiazdy ostatniej edycji Sanatorium Miłości nie pozwalają o sobie zapomnieć. Prawie wszyscy uczestnicy sześciu turnusu są aktywni w mediach społecznościowych. I właśnie okazało się, że to niekoniecznie dobrze. Andrzej Nowak zaatakował publicznie Elżbietę, a ona nie pozostała mu dłużna. Zobacz, jak wyglądała ta koszmarna awantura gwiazd Sanatorium Miłości. Andrzej Nowak w Sanatorium Miłości szczęścia nie znalazł. Kuracjusz smalił cholewki do Teodozji, ale ona wybrała Ryszarda. Jak się okazuje, Andrzej zniósł to fatalnie i do dziś nosi w sobie sporo żalu oraz złości. Tym razem zdecydował się zaatakować Bogu Ducha winną Elżbietę. I doszło do publicznej pyskówki. Po zakończeniu Sanatorium Miłości Elżbieta postanowiła spróbować szczęścia w innym reality show. Odważna kobieta zastanawia się nad udziałem w The Voice Senior. W jednym z wywiadów gwiazda Sanatorium Miłości wyznała, że śpiewanie to jej pasja i chciałaby spróbować swoich sił. I właśnie tego nie zniósł dobrze Andrzej, kolega Eli z sześciu turnusu. Wypowiedź Andrzeja natychmiast odbiła się szerokim echem w sieci. Nowak nie był ulubieńcem widzów. Wysoki mężczyzna, z bogatym życiowym doświadczeniem i męskim głosem budził skrajne uczucia. Jak widać, gwiazdor Sanatorium Miłości postanowił te emocje podsycać. Maria Luisa stanęła w obronie Elżbiety i zaapelowała do Andrzeja pod jego postem. Andrzeju, nie mogę uwierzyć, że tak napisałeś. Uważam, że Ela jest naprawdę elokwentną kobietą i to udowodniła w SM. Co do śpiewu, to każdy ma szansę spełniać swoje marzenia. Elu, kibicuję ci całym serduchem. Elżbieta o Andrzeju, celebryto zadychę. W końcu na zaczepkę Andrzeja z Sanatorium Miłości odpowiedziała sama Elżbieta. Trzeba przyznać, że nie hamowała się.